Hej, siemaneczko, z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii wprowadzającej do gry Farming Simulator 22. Oczywiście na tej serii gramy na mapie francuskiej. Ten odcinek planowo powinien ukazać się święta, tak więc korzystając z okazji chciałbym Wam złożyć bożonarodzeniowe życzenia. Tak więc u Was jest grudzień, a u mnie kwiecień na farmie. 1 kwietnia to nie prima aprilis, po prostu zmienione zasady oznakowania teraz miesięcy. Tygodni w miesiącach, na sezonach, jeżeli ktoś gra i ma dłuższy ten sezon, więc trochę inaczej to wygląda. A my kończymy wreszcie kiszonkę tej strawy. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dużo rzeczy się tutaj jeszcze działo później, bo tej trawy dużo zebrałem. I tak jak mi się wydawało, że nie będzie jej aż tak dużo, to proszę bardzo, ile tutaj już jest? No, będzie powyżej 200 tysięcy litrów. Z tego naprawdę będzie porządna kasa. Naprawdę porządna kasa. Więc to się naprawdę opłaca, dlatego też zdecydowałem się. Zatrzymałem się, muszę się rozpędzić, bo nie podjadę. Zdecydowałem się, że te dwa pola przeznaczę pod łąki. I taki manewr za 2 albo 3 miesiące powtórzę. Tak więc być może takie sianokosy jeszcze 2 razy w tym roku zbierzemy. Zobaczymy. Dobra, podjedziemy, 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 podjedziemy. Otwieraj. Dobra, przeskoczyłem na drugą stronę. Oj, chyba utknąłem. Nie, przejechał. Ale się tutaj męczymy. Jaki kawał wysypałem teraz. Dobra, ruszył. Dobra, elegancko. Dobra, to mam prawie 200 tysięcy litrów. Teraz trzeba będzie. Tu jeszcze to wiadomo, za chwilę tutaj wjadę. Zobacz, o kurczę, się władowałem w coś. A, bo ten sprzęt to trzeba będzie złożyć. Bo on jest wypożyczony. Oczywiście wypadałoby kupić taki sprzęcik, jeżeli będę kupował. To troszeczkę bardziej wydajne, ale też może i większy sprzęt, może większy ciągnik jeszcze jakiś, ale no nie wiadomo. Jest dosyć dużo planów, a jednak tych pieniędzy, chociaż nie jest aż tak źle, 90% ubijania. No i tak jak mówiłem, to sobie teraz ubijemy. Ubijanie nie jest aż takie trudne, w miarę szybko się ubija. Gdzie jest ten ciągnik? Tak więc spoko. Więc ubijemy sobie i będę musiał odprowadzić ten sprzęt, bo on jest wypożyczany. Przy tej magii trawy w Farming Simulator 22, o której mówiłem w poprzednim odcinku, że są takie ciekawe rzeczy, dzisiaj będą dalej kontynuowane, bo dzisiaj będziemy pielęgnowali tą łąkę. To są naprawdę też fajne rzeczy, ale nie wspomniałem też o takim dodatku Bon Silage, który też powoduje, że właśnie tutaj praca z trawą jest dosyć ciekawa. A mianowicie on stosowany jest generalnie do zielonek. Czy też do sieczki, czy też do trawy, to jest taki sam efekt. Z tego, co mi się wydaje, dodaje 5% plonów. Czyli teraz macie możliwość zakupienia w Farming Simulator 22 przyczepy samozbierające z takim zbiornikiem, do którego możecie wlać taki dodatek, który się nazywa Bon Silage. I w związku z tym, że to coś takiego sobie zrobicie, no to wtedy tak się jakoś ciekawie dzieje, że więcej zbieracie. W tym sensie, że chyba to jest około 5%. Tak samo sieczkarnie mogą być wyposażone w zbiorniki na Bon Silage. Jeżeli tam będzie się znajdował Bon Silage, to po prostu jak gdyby więcej sieczki dostaniecie z tego samego pola. Tak to generalnie działa. Czyli dostajemy taki bonusik. No i to też jest taka fajna rzecz. Czy wy macie tak samo jak ja, że za każdym razem jak wchodzę i przykrywam, no może nie za każde, ale dosyć często jak wchodzę i przykrywam kiszonkę, to po prostu jak gdyby się jakby to powiedzieć, zamurowuje i nie mogę ruszyć stąd i muszę zawsze się gdzieś teleportować. O, tutaj jak wchodzę, może dlatego, że zrobię błąd, bo ja zawsze wchodzę tutaj na górę i przykrywam. Może wystarczy po prostu wejść tutaj i przykryć i to by było ok. Ja zawsze wejdę tam i to nie tylko Farming Simulator 22, to tak zawsze miałem. Muszę się teleportować. Dobra. Lecimy teraz z oddaniem tego sprzętu i w drodze powrotnej. W ogóle zastanawiam się, czy siewnik. Ale dobra, siewnik sobie później sprzedamy, bo ten siewnik, on jest trochę mało fajny. Trochę mnie wkurza już. No, zresztą trzeba jakieś nowsze rzeczy. Czyli mamy tutaj wały jedne, a dzisiaj najprawdopodobniej za chwilę kupię wał
ale inny wał. To jest wał do pielęgnacji trawy. W ogóle całkowicie nowa kategoria maszyn w Farming Simulator 22 w porównaniu do wcześniejszych wersji farminga. I bardzo ciekawe też mechanizmy związane tylko i wyłącznie z trawą. Tak więc to się ciekawie tutaj dzieje. Chociaż szczerze mówiąc, dobra, za chwilę wam to wszystko wytłumaczę. Tylko dojadę, to pooddaję. Bo to najlepiej pokazać na przykładzie, a ja dzisiaj będę musiał dwie łąki przygotować. Czasu mam dosyć dużo, bo tutaj 3-dniowy miesiąc, tak więc spoko, dlatego zdecyduję się chyba na ten mniejszy sprzęt do pielęgnacji łąk. Bo ten duży, jak gdyby, on jest dobry, ja go przetestowałem na innym, jak gdyby na innej rozgrywce. Ale trochę dużo kosztuje. Zresztą one dosyć dużo kosztują. Dobra, najpierw tak, sprzedamy. Znaczy sprzedamy. Zwróć. Dobra, bo to mam wypożyczone. Dobra, i tego zielona też zwrócimy. Właściwie zastanawiałem się, czy kupić ten wał w ogóle, jak to wygląda. To jest kategoria. Tutaj, jak zobaczycie, jest kategoria. Gdzie to jest? To jest narzędzia łąkowe. O, narzędzia łąkowe. Chyba się znowu coś zmieniły nazwę. Dobra. I tutaj w tych narzędziach łąkowych mamy coś takiego. Mamy maszynę firmy APV. W ogóle bardzo mi się spodobała. Pamiętam, jak ja omawiałem tą maszynę, kiedy wychodziły factsheety. I pierwszy raz, właśnie pierwszy kontakt z tą kategorią maszyn. Jeszcze w ogóle pamiętam, że w factsheetach ona nie miała dookreślonej nazwy, jak się ta kategoria będzie nazywała. Ja pamiętam, że wszedłem na stronę producenta i zobaczyłem, ale to fajna maszyna jest, nie? I się zastanawiałem, jak to będzie rozwiązane, co to będzie za kategoria i tak dalej, bo było wtedy dla mnie takie, no, ciekawe, jak to będzie rozwiązane. No i bardzo fajnie, dodana jest nowa kategoria, narzędzia łąkowe. Tutaj, jak widzicie, mamy sprzęcik od firmy APV. Niedużo mocy, nie jest duża szerokość robocza, bo tylko 3 metry. Waga 1,3, 200 litrów. Dlaczego? Ponieważ tym możemy też siać. Możemy siać trawę, rzepak. No i właśnie tak sobie myślę, żeby się nie sprzedać, bo rzepak jako na jesień będę tylko siał. A w następnym roku zobaczymy. Tak się wydaje, że jak kupię sobie ten sprzęt, ewentualnie te wały od firmy Dalbo, one mają też opcję, ale tutaj nie masz rzepaku, nie można siać rzepaku. Tak więc najprawdopodobniej zostanę przy tym sprzęcie. Tutaj ten roller, on mi się wydaje, że on był też, tylko że on chyba był używany w innych wersjach, chyba w innej farmingu. Dobra, już nie wiem, już nie pamiętam do czego. Natomiast Dalbo, no to jest dosyć dużo. Są trzy wały Dalbo i tu jest jeszcze jeden dodatkowy wał, ale on się różni od tego, raz, że wygląda inaczej, zobaczcie, jak wygląda, niż ten, który mam. Tutaj chyba fajnie by było, gdyby on jeszcze był uzupełniany wodą, nie? To by było naprawdę przekozacko. No ale tego nie weźmiemy, bo kosztuje 47 tysięcy. Tego, bo nie może siać, a weźmiemy sobie ten. Ten wał będzie podsiewał i będzie nawoził, ale nawożenie nie jest związane bezpośrednio z tym wałem, tylko z całą kategorią łąkowych tych narzędzi, tych maszyn. Dobra, tak więc sobie kupujemy ten sprzęcik APV. Ja wiedziałem, autentycznie wiedziałem, że jak zobaczyłem go na fakcie, wiedziałem, że na pewno go kupię i jako będzie pierwsza maszyna z tej kategorii. No i zobaczcie, jak ona tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o parametry, no to nieduża moc. Potrzebna 3 metry szerokości. Pracuje z prędkością 12 km na godzinę. No i 200 litrów z podsiewaczem, tym PS200 M1, tak? Tutaj widać, że ma sekcję do wysiewania. Tak więc, no w sumie bardzo fajna maszynka, co nie? Dobra, i kosztuje tylko, tu saldo, a nie, 13,5 tysiąca. Dobra, ja chyba źle popatrzałem, ile tamten wał? 26. Dobra, nie, no spoko, spoko, wystarczy mi ten.
Tutaj jeszcze można by obciążnik, dobra, obciążnik to mam, spoko. I tak on się prezentuje. O, sarenka tutaj wyszła. Tutaj macie, jak widzicie, siewnik, znaczy zbiornik. No i można wysiewać rzepak, trawę i rzodkę folistą. Dodatkowo jest taki maszyna do nawożenia w jakiś sposób. Czy to, że to ktoś mi to mówił, jak to się nazywałem, aero, te maszyny, które napowietrzają łąki, tak? One się jakoś tak nazywałem i niektórzy właśnie mówią, że to wygląda jak coś takiego, że tu macie wał z drugiej strony od... Poczekajcie, jak to jest dobrze napisane? Poczekajcie, jeszcze raz sprawdzę. Silniki punktowe, nie, ale tutaj w opisie. Wały do trawy i chwastowniki zwiększają plon z twoich łąk. O właśnie, no właśnie, to wystarczyło przeczytać. To jest wał i jeszcze odchwaszcza, ale tylko i wyłącznie działa jako odchwastownik. Wydaje mi się, że tylko działa na łąkach. Tego jeszcze nie sprawdziłem w takiej kombinacji, czy można by tym odchwaścić jakieś pole, które nie jest łąką. Do tego jeszcze nie wiem, no ale to się okaże w przyszłości, to sobie na pewno to przetestujemy. Dobra, lecimy z powrotem. Idealnie, znaczy trochę jest nawet za duży, za mały, jak na ten ciągnik, do tego jak ja dojadę na gospodarstwo, to się przerzucę na Maseja, chociaż teraz te koszta remontów nie są aż takie kosmicznie duże, zresztą akurat mi pasują. I w sumie można by kupić sobie jakiś mały ciągnik. Zresztą taki mały ciągnik ja będę na pewno chciał kupić. Taki właśnie około 100 konny. Ale w momencie, kiedy będziemy, nie wiem, tutaj winnicę zakładać, bo być może tu będzie winnica właśnie na tej serii. Czegoż by nie. Dobra, tak więc lecimy sobie tutaj. No i nie będziemy tutaj wysiewać trawy, ponieważ my trawę mamy wysianą, ale można by tutaj wysiewać również. I cóż ta maszyna robi? Jeżeli wejdziecie sobie na takie pole, znaczy na łąkę skoszoną, to jak widzicie, wymaga wałowania, ale to jest inny rodzaj wałowania. Tutaj trzeba rozdzielić te wałowania. Jest wałowanie po siewie, którego tutaj nie wykonałem, mimo tego, że mam wały, o które stoją tam, to są tymi wałami, powinienem po siewie trawy wałować tutaj. I to jest o tyle, trzeba to rozróżniać, że te wały tutaj są tylko i wyłącznie do trawy. I ten niebieski napis wymaga wałowania, on nie dotyczy tych wałów, tylko tych posiewnych. To musicie wykonywać po siewie. Natomiast ten wał, oprócz tego, że odchwaszcza, jeżeli przejedziemy tym wałem, to później chwasty wam nie będą rosły, to jeszcze nawozi. Jak wejdziecie sobie tutaj w te wszystkie filtry, to tutaj okaże się, że na tej łące po zbiorze trawy mamy już jednokrotne nawożenie. Nie wiem, czy to widać. Jednokrotne nawożenie jest. I teraz w momencie, kiedy sobie odpalę ten wał i przelecę się nim, to będzie traktowało jako drugie nawożenie. A, włączyłem jeszcze siewnik, to ja wyłączę. Tylko, o, proszę bardzo, zmienia się tekstura. Widzicie, na ciemny, takie jakby było coś nawiezione. Czyli w taki sposób tu będzie można nawozić. Teraz na filtrze sobie zobaczymy. O, nie pokazało? A, bo trawy, czekajcie. Tego nie pokazuje. Aha, bo muszę wyłączyć to. O, właśnie. Sorry, bo nie było pokazane. Tutaj widać jest ten filtr wałowania jest podobny. On powinien mieć inny kolor. Moim zdaniem, nie wiem, może jakiś... no jakiś inny kolor powinien być, bo on się często kojarzy ten z nawożeniem, widzicie? A jeżeli ktoś dużo grał na sezonach, to tam są trzy nawożenia i ten pierwszy poziom nawożenia właśnie ma taki kolor jak gdyby, nie? To trzeba wyłączyć i teraz jest, zobaczcie, drugi poziom, znaczy to jest pierwszy poziom, a na tym kawałeczku, na którym przejechałem tutaj, już jest, to jest pierwszy poziom, sorry, dobrze mówię? To jest pierwszy poziom, a tu już jest drugi poziom, czyli kupując ten wał, mamy od razu maszynę, która
nawozi, dodaje jeden stopień nawożenia bez nawozów. Po prostu przejeżdżamy, dodatkowo też można wysiewać niektóre uprawy. I tak to działa. Z tym nawożeniem, znaczy ten wał, to, że on dodaje jedno nawożenie, to jest fajne, nie? Ale szkoda, znaczy to jest troszeczkę zbyt łatwe. Bo ja na przykład, znaczy jak ja lubię na często na łąki nawozić gnojowicą. Na teraz nie będzie w ogóle sensu nawożenia gnojowicą, tak? Tylko po prostu tymi wałami. Te wały są tutaj najmniejsze, ale są te drugie, czyli nie, dalbo, one mają chyba 6 metrów szerokości. To są już naprawdę, zaraz zobaczycie, jeszcze chciałem zobaczyć, pokazać, czy ta trawa zginie. Dobra, opuść. Zginie ta trawa? Nie, nie ginie. A po wałach czy ona ginie? Chyba po tych wałach zwykłych ginie, natomiast po tych nie. Tak więc to, że znaczy to, że to te wały nawożą, to jest fajna mechanika i one, to mi się naprawdę podoba, jeżeli chodzi o łąki. Natomiast no jak gdyby nie będzie sensu nawożenia, to nie, na przykład gnojowicą czy coś takiego, nie? Też te nawożenie powoduje w taki sposób, powoduje, że naprawdę trawa bardzo zyskuje, bo tutaj nie ma praktycznie wydatków na tą trawę. Owszem, kupujecie sprzęt do zbioru trawy, siejecie raz trawę, tak? Później kupujecie wał, który nawozi i praktycznie wasze zarabianie pieniędzy sprowadza się do tego, że jeździcie sobie, kosicie trawę, tą trawę przerabiacie na kiszonkę, kiszonkę sprzedajecie, zaraz po zbiorze trawy przelatujecie sobie wałem, najlepiej tym najbardziej wydajnym, ale on kosztuje tam 20 ileś tysięcy. To spowoduje, że w ogóle nie macie żadnych kosztów związanych z nawożeniem, bo cały czas tu będzie 100% nawożenia. Tak więc no to jest takie bardzo, no tutaj jest bardzo OP, się tak wyrażę, bo to jest naprawdę no taki sposób, gdzie dużo nie trzeba inwestować i ta trawa cały czas, raz na 2 miesiące może być tutaj skoszona, bo ona teoretycznie może być koszona chyba na każdym etapie, chociaż nie pamiętam, ale na drugim etapie wzrostu to już na bank, przy czym wtedy jest coś takiego, że zbiory trawy są trochę mniejsze, bo tutaj są 3 etapy wzrostu, czy 4 teoretycznie, dobra, ale 3 takie, że jest trawa zielona, o. Tak więc, o, powiedzmy, że ten etap, który jest teraz, to jest pierwszy etap po skoszeniu. Później trawa odrasta troszkę i już chyba w tym momencie można ją kosić, ale nie jestem pewien. Przy czym, jeżeli można, to wtedy macie tylko 1/3 plonów. Następny miesiąc, bo to ona raz na miesiąc wzrasta ten poziom, macie następne 30% i jeszcze, jeżeli zdecydujecie się robić tutaj, kosić trawę raz na 3 miesiące, to wtedy macie pełną pulę, tak? Wtedy ta trawa też się zmienia, wizualna, ona taka ma, nie jest taki kolor zielony, tylko taki robi się trochę żółcieje, no i wtedy macie maksymalne zbiory trawy, tak więc no raz na 3 miesiące, no to teoretycznie można zrobić 2 takie pełne zbiory trawy, no i 3 może nawet się udać, też pełny, a jeżeli nie, no to po prostu taki 60%. Tak więc naprawdę dużo pieniędzy, a jak widzicie, z tych 2 łąk ja zebrałem 200 tysięcy litrów, czyli no problemem może być tylko to, żeby sprzedać to za w miarę dobrą cenę, bo przez BGA, no akurat na tej mapie jest bardzo takie duże BGA, no i tutaj oczywiście można sprzedawać u handlarza zwierząt, też można i całkiem niezłe pieniądze za to się zarabia, no więc można sobie cały czas tak jeździć i jeździć. Przy czym z tym wałem, uwaga, 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 pamiętajcie, że nim można przejeżdżać, znaczy powinniście nim przejeżdżać po zebranej trawie, bo jeżeli trawa już wam odrośnie i wtedy się zorientuje, o nie nawiozłem, bo nie wałowałem, no to wtedy oczywiście możecie dalej wałować, tyle tylko, że wtedy, jeżeli trawa rośnie już, no to wam ten wał wyzeruje trawę, czyli do takiego stanu doprowadzi, jakim jest tutaj. Dlatego ja się zastanawiałem,
czy jak ta tutaj trawa leżała tam gdzieś, to czy to spowoduje, że ta trawa zniknie? Nie, ona nie znikła, ale jak odrasta trawa, to jeżeli przejedziecie tym wałem, to ona zostanie wyzerowana. Natomiast, bo to też sprawdzałem, jeżeli tym zwykłym wałem, który tam daleko stoi, tym posiewnym, przelecicie po trawie, która jest taka wysoka, to się nic nie dzieje. Tak więc, no, z tym to trzeba uważać, bo jak złe wały użyjecie, to w ogóle nic nie da. W złym okresie zrobicie to, albo się spóźnicie, to po prostu cofnie wam wzrost, tak więc jest to dosyć ciekawe, ale mi się naprawdę same rozkminianie tego jest dosyć fajne. W ogóle trawa w różnych, na różnych etapach różnie tutaj może być uprawiana. Tak więc, no i też się zastanawiam, ile wy razy, jak często trzeba ją przesiewać. Czy w ogóle jest coś takiego jak przesiewanie, że po iluś tam razach, po iluś tam cięciach trawy trzeba, nie wiem, skultywatorować, czy tam zaorać i zasiać od nowa, bo jak na razie na live'ach, jak sobie gramy, to wydaje mi się, że tam już 4 razy były ten, zbieraliśmy trawę i nigdy nie ubywało tej trawy, tak? Nie wyskoczyło, że o dobra, to trzeba teraz coś, nie wiem, zasiać od nowa. Nie, cały czas się tnie tą trawę i w kółko i naokoło, całkiem niezłe pieniądze zarabia. Dobra, ja tym sprzęcikiem sobie tutaj popracuję i tak jak mówiłem, jak skończę tutaj tą pracę, to sprzedam siewnik, bo jesienią, jak pozbiorze jednego z tamtych dwóch pól, jak zbierzemy, to najprawdopodobniej zasieję sobie rzepak, ale właśnie tym siewnikiem. Tak więc siewnik sprzedam, no i zostanie mi całkiem niezłe, całkiem niezła ilość pieniędzy, no ale się szykuje całkiem niezła gotówka z tej kieszonki, tylko że będę musiał poczekać miesiąc w grze chyba, tego co mi się wydaje. No, spoko, kilka dni mam, znaczy dwa dni mam spokoju, żeby tutaj sobie tą łąkę ogarnąć, posprzedawać co trzeba posprzedawać i zrobić sobie jeszcze z kilka misji. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.